pięknie. Za chwileczkę będziecie na pierwszy stronę gazet, bo mamy tutaj reporterów, którzy robią wam wasze zdjęcie. Posłuchajcie, jest ze mną pan fotoreporter. Czy może pan zrobić zdjęcie po tamtej stronie? Wszystkie ręce w górze! Śmiało, śmiało! No dobrze, a co się stanie, gdy zobaczymy asa serwisowego? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Podnieście również obie ręce do góry i razem ze mną zróbcie coś takiego. Uwaga! No dobrze, 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 ale nie słychać was. Czy możecie zawołać najgłośniej, jak potraficie, takie słowo ace, ace? Uwaga, razem ze mną, uwaga, trzy, cztery. Z krainy jezior, z krainy wód i lasów, z serca Kaszub wyłonił się organizator Mistrzostw Polski Juniorek 2024. Szanowni Państwo, z urokliwej Stężycy serdecznie i nisko kłania się Marcin Rakowski. Już za chwileczkę rozpocznie się najważniejszy młodzieżowy kobiecy turniej w Polsce. Turniej, który potrwa 5 dni, zostanie rozegranych 18 spotkań, a zwycięzca może być tylko jeden. Zapraszam Państwa serdecznie na halę w Stężycy, ale także na transmisję ze wszystkich spotkań przeprowadzone na profilu polskiej siatkówki i mam nadzieję, że będzie to niezapomniany czempionat taki, o którym wszyscy po latach będą wspominali z rozrzewnieniem. Ale zanim to mamy już pierwszy pojedynek, który rozpocznie się za około 5 minut. Gospodarz GKS Wieżyca 2011 Politechnika Gdańska Stężyca podejmie drużynę UKS SMS Police i będzie to mecz obrońcy tytułu, czyli drużyny ze Stężycy, z zespołem, który wraca na taki turniej po 6 latach. Uczeń i mistrz, bo mowa tutaj o trenerach Jerzym Taczale oraz Dawidzie Michorze, ale o tym oczywiście Państwu jeszcze opowiem, bo za chwileczkę szerokie składy obydwu drużyn, więc zaczniemy od drużyny UKS SMS Police. Drużyna z Polic dzisiaj wystąpi w następującym składzie. Dominika Mrożek, Aleksandra Darmograj, Emilia Zuk, pani kapitan, Joanna Sroka, Gabriela Sabat, Zuzanna Kazaryn, Julia Gładyś, Weronika Bodys, Oliwia Arzelonis, Gabriela Abendrot, Zuzanna Mikołajewska, Ewelina Milewska oraz dwie libero, Weronika Tałaj i Karolina Halec. Trenerem jest Jerzy Taczała, a fizjoterapeutą Marcin Frąckowiak. Teraz, zanim jeszcze czternastka ze Stężycy, to najpierw przywitanie, prezentacja obu drużyn. Tak jak Państwo słyszeli, UKS SMS Police, pani kapitan Emilia Zuk. Właśnie teraz Państwo widzą Emilię Zuk na swoim ekranie. Widzą Państwo też składy. To jest właśnie ta czternastka. Jerzy Taczała dowodzi tym ambitnym, niesamowicie ambitnym zespołem z Polic. A teraz Martyna Podlaska, numer 12, pani kapitan GKS Wieżyca 2011 Politechnika Gdańska Stężyca. Trenerem jest Dawid Michor, więc ta czternastka Stężycy na szybko, zanim przywitanie pod siatką. Antonina Dumańska, Maja Malinowska, Julia Hewelt, Wiktoria Szewczyk, Martyna Podlaska, Maria Niedźwiecka, Marcelina Rowińska, Antonina Serafinowska, Klara Olszewska, Anna Fiedorowicz, Barbara Grejman, Agata Gołaszewska, dwie libero, Zuzanna Maciejewicz oraz Julia Kwiecińska. Trenerem jest Dawid Michor, asystentem trenera Jakub Krebok, trener motoryczny Adam Matyński, no i asystentka trenera Berenika Tomsia. Jest przywitanie pod siatką, co też sędziowie, o których za chwileczkę będzie mowa, a Państwo niech posłuchają tej niesamowitej atmosfery. Jest też na hali Grzegorz Kułaga, jeszcze do niedawna reprezentacja oczywiście zawsze jest, ale niedawno turniej finałowy Mistrzostw Polski, turniej Pucharu Polski w Krakowie, a dzisiaj już w Stężycy. Sędziowie, jako pierwszy dzisiaj Piotr Andraka z Białegostoku,
Jako druga Ewelina Urbaniak z Legnicy. Sędzia kwalifikator to Piotr Skowroński z Gdańska. Sędzia sekretarz Rafał Murczkiewicz i sędziowie liniowi Andrzej Mosiński oraz Jakub Warmbier. Jesteśmy już coraz bliżej tego premierowego meczu, premierowego spotkania na tym turnieju. Uściski dłoni pod siatką pożyczyli sobie sędziowie powodzenia w tym meczu. Niezwykle ważnym, no myślę, że jest delikatna presja, ale no presja, kto jej nie ma, szanowni państwo, w tych czasach. Teraz już, tak jak państwo widzą, Piotr Andraka pojawił się na stanowisku sędziowskim dla pierwszego sędziego tego spotkania i za chwileczkę już pierwsze szóstki. Jeszcze podgrzewa atmosferę Grzegorz Kułaga. Numer 14 Dominika Mrożek. Numer 24 Emilia Zuk. Numer 25 Joanna Sroka. Numer 28 Zuzanna Kazaryn. Numer 44 Oliwia Arzelonis oraz numer 51 Ewelina Mieszała. To jest pierwsza szóstka drużyny ze Sterzycy, plus oczywiście na pozycji libero jest jeszcze zawodniczka z numerem 34. Weronika Tałaj i jako druga libero Karolina Halec. Za chwileczkę pierwsza szóstka drużyny ze Sterzycy. I już z numerem drugim melduje się Antonina Dumańska. Z numerem szóstym Maja Malinowska. Numer 8 Julia Hewelt. Numer 10 Wiktoria Szewczyk. Numer 19 to Antonina Serafinowska. No i numer 27 to Anna Fiedorowicz. Na pozycji libero Zuzanna Maciejewicz i z numerem 9 Julia Kwiecińska. Tak więc formalności, szanowni państwo, już za nami, więc możemy pochylić się nad tym, co będzie działo się w tym spotkaniu. W końcu, można powiedzieć, w końcu mamy moment, w którym te długo wyczekiwane mistrzostwa Polski Juniorek w Stężycy, tutaj w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Abrahama 2, już dosłownie za chwilę się zaczną. Życzę oczywiście obydwu drużynom powodzenia, zagrania całego turnieju w zdrowiu, no i walczenia o te swoje marzenia, bo trzeba marzyć, za marzenia nie karają i to jest niesamowicie istotne, aby mieć te marzenia, podążać za tym, co w życiu jest ważne i to, co w życiu wyznacza nierzadko właśnie sens tego życia. Szanowni państwo, już rozpoczyna się ten mecz. Od zagrywki zacznie z numerem 10 Wiktoria Szewczyk. Jeszcze coś sprawdzili sędziowie. Już Wiktoria Szewczyk na zagrywce. I proszę bardzo, jest pierwszy punkt. Piłka przeszła na drugą stronę. Taki błąd po stronie zawodniczek ze Stężycy. Skoczyła teraz Antonina Dumańska, ale ta piłka przeleciała obok niej. Nie było dobrego przyjęcia. Jest pierwszy punkt na tym turnieju. Serwować będzie z numerem 25 Joanna Sroka. Dobra zagrywka. Rozegranie na lewe skrzydło. W aut atakuje Julia Hewelt. Tak więc 2 do 0 prowadzi UKS SMS Police. Spory aut. Teraz jeszcze zagrywać będzie z numerem 25 Joanna Sroka. Całkiem niezła ta zagrywka i zepsuty atak kolejny. Jest 3 do 0. Zaskakujące otwarcie jak na razie
Ponownie zagrywa Joanna Sroka, nie prosi o czas. Trener Dawid Michor, no mogą się dziać takie rzeczy. Nawet gospodarz, nawet drużyna, która na co dzień gra w pierwszej lidze, może być zestresowana. I jest pierwszy punkt dla drużyny ze Stężycy. Jest 1-3. Widzą Państwo tych kibiców ze Stężycy. No, bardzo ładnie to wszystko wygląda. Jest doping. Więc na pewno będzie milej się oglądało tę transmisję i patrzyło na te wydarzenia boiskowe. Dobra zagrywka po siatce. I autowy atak. Olivia Żelonis. 2-3. Kolejna zagrywka i to jest as serwisowy, tak więc straty odrobione. Świetna zagrywka Anny Fiodorowicz. Mamy 3-3. I słychać już tę ścieżkę dźwiękową rodem z Ligi Narodów. Ace, ace. Tak jak nie trudno się domyślić, był to as serwisowy. Teraz też blisko punktowej zagrywki. Piłka przebita na drugą stronę. Będzie szansa, aby wyjść na prowadzenie i ta szansa zostaje wykorzystana przez miejscowe. Jest 4-3. Pięknie to pograły Stężyczanki. I raz jeszcze zagrywa Anna Fiodorowicz. Ona znana jest z tych bardzo dobrych zagrywek i to też jest dobry serwis. Teraz piłka wgrana w siatkę i Olivia Żelonis nie poradziła sobie w tej sytuacji. Upadła tam jeszcze pod siatką Antonina Dumańska. Jest 5-3. No mam nadzieję, że nic tutaj w tej sytuacji się nie stało. Nie wiem, czy Olivia Żelonis przypadkiem nie wylądowała na stopie Dumańskiej. Gdzieś jakby podkręcony staw skokowy. Oczywiście mam nadzieję, że podczas tego turnieju nie będzie żadnych kontuzji. I każda z zawodniczek wyjedzie z tego turnieju w takim stanie zdrowia, w jakim przyjechała na ten czempionat. Po pierwszą przerwę w tym turnieju prosi trener Jerzy Taczała. Zaczęło się bardzo dobrze, było 3-0, a teraz już 3-5. Tak więc po chwilowych, minimalnych problemach zawodniczki ze Stężycy, przynajmniej na chwilę, opanowały sytuację, zdobyły 5 punktów z rzędu i musiał prosić o przerwę trener Jerzy Taczała. Trener, który miał okazję prowadzić trenera Dawida Michora w Bosmanie Szczecin wiele, wiele lat temu, więc znają się bardzo dobrze. Dawid Michor oraz trener Jerzy Taczała. Zobaczymy, czy uczeń przerośnie mistrza. Oczywiście drużyna ze Stężycy na co dzień występuje w pierwszej lidze. Drużyna z Polic występuje w lidze drugiej, zajmuje drugie miejsce. Ale te różnice między ligami są bardzo duże. Piłka w górze. I jeszcze bronią się Policzanki. I zdobywają punkt. Bardzo dobry atak na tym lewym skrzydle. Emilia Zuk. Wiele będzie na pewno zależało od gry tej zawodniczki. Jest 4. punkt, więc uciekają z tego niewygodnego ustawienia, kiedy to serwowała raz po raz bardzo dobrze Anna Fiodorowicz. I serwuje Olivia Żelonis. Żelonis, dobra zagrywka i to jest as serwisowy. Przeszkadzały sobie przed chwileczką Stężyczanki, bo grają seriami punktowymi, jedne, drugie. Zaczęło się od 3-0, później 5-3, a właściwie 0-3, później 5-3, no i 5-5. Na razie nie było gry punkt za punkt, a Żelonis daleko w aut. Jest 6-5. Zobaczymy, czy ta seria, o której wspominałem przed chwilą, zostanie utrzymana. Jeśli tak, to za chwileczkę Stężyca będzie na dwupunktowym prowadzeniu, ale oczywiście to jest tylko
jakiś tam matematyczny smaczek, a boisko zweryfikuje. Świetna zagrywka, choć blisko było popełnienia błędu i właśnie teraz Emil Jazuk na lewym skrzydle kończy ten atak. Jest 6-6. Emilia Zuk na zagrywce. Przyjęcie tylko na trzeci metr. Bronią się policzanki. Zuk, szósta strefa, tylko splasowała na drugą stronę. Szewczyk, prawe skrzydło. No świetnie teraz ustawiona Olivia Żelonis. I zablokowana Dominika Mrożek. I słyszymy teraz już na hali monster block, tak? Chciała przez Antoninę Serafinowską wybrać się Dominika Mrożek i ta sztuka jej się nie udała. Została zablokowana, nie przedarła się na drugą stronę. Serwuje. Z numerem 8 Julia Hewelt. Walka na siatce. Nie kończą stężyczanki. Jest atak z szóstej strefy. Szewczyk wrzucona w siatkę, ale teraz świetna akcja. Lewe skrzydło, jest 8-6. Za chwileczkę raz jeszcze serwować będzie z numerem 8 Julia Hewelt. Bardzo dobre rozrzucenie tej piłki na lewe skrzydło przed chwileczką. I jest 8-6. Julia Hewelt po siatce, ta piłka przychodzi na drugą stronę. Nie kończy Serafinowska. I autowy atak policzanek, jest 9-6, więc powiększa się to prowadzenie. I o drugi czas bardzo szybko prosi, trzeba przyznać, trener Jerzy Taczała. Ta pierwsza przerwa przy stanie 3-5, no ale co zrozumiałe, 5 punktów z rzędu zdobytych przez drużynę ze Stężycy, a teraz z 6-6 zrobiło się 9-6, więc dwie przerwy już wykorzystał trener Jerzy Taczała. Doświadczony szkoleniowiec, który miał okazję prowadzić kluby nawet w polskiej plus lidze, dawnej plus lidze oczywiście. Za chwileczkę ponownie piłkę do gry wprowadzać będzie Julia Hewelt. Długo czeka Julia Hewelt. Już jest ten serwis. Nie ma dobrego przyjęcia, piłka sytuacyjna. No i to tak chyba się musiało skończyć. Dominika Mrożek miała piłkę właściwie za plecami. No i tutaj ten atak, chciała po prostej, ale to są zawsze trudne sytuacje. Oczywiście trenerzy często mówią, aby plasować, nie przebijać piłki za darmo. No ale taką próbę podjęła Dominika Mrożek, która zeszła już teraz z boiska. A w jej miejsce pojawiła się Weronika Bodys. Zobaczymy, jak będzie prezentowała się ta zawodniczka. Raz jeszcze Julia Hewelt na zagrywce. Kąśliwa zagrywka, też przyjęcie tylko na trzeci metr. Szósta strefa, Zuk trafia w boisko. Bardzo ładny atak z szóstej strefy, ze środka, z tej drugiej linii. Jest 7-10. Jest zagrywka, piłka na prawe skrzydło, teraz pięknie to pograły stężyczanki, proszę bardzo, niech Państwo zobaczą, atak z obiegnięcia na jedną nogę, no i świetnie Antonina Serafinowska. Mogła się podobać ta akcja, a teraz na zagrywce Maja Malinowska. Malinowska, jest całkiem niezłe przyjęcie, kiwka z drugiej piłki, o, to jest piękne zagranie. To są zawsze ciekawe momenty, aczkolwiek zaskoczony jestem, że ta kiwka z drugiej piłki nie należała akurat w tym przypadku do Wiktorii Szewczyk, która znana jest z tego typu zagrań. Zuzanna Kazaryn na zagrywce. Szewczyk,
Bronią się Policzanki, ale jest sufit. Teraz to Państwo będą widzieć na swoich ekranach. Serafinowska, gdzieś tam ta piłka dotknęła tej zielonej siatki pod sufitem. Jest 12 do 8. Tak więc na półmetku tego pierwszego meczu premierowego mamy 12 do 8. Dobra, kolejna zagrywka Stężyczanek. Piłka na lewe skrzydło. Bronią się teraz zawodniczki ze Stężycy, ale ta piłka po bloku wraca na stronie Stężyczanek. Jest 9 punkt na koncie drużyny z Polic. Była szansa, aby zdobyć 13 oczko. Tym razem zablokowane zawodniczki gospodarzy. I serwuje ta, która niedawno pojawiła się na boisku, Weronika Bodys. Ale Bodys myli się na zagrywce. Jest 13 do 9. Wiktoria Szewczyk na zagrywce. Goni piłkę. Zuzanna Kazaryn. Jeszcze próbowała gdzieś tam ustawiona daleko Maja Malinowska podbić tę piłkę, ale ta sztuka jej się nie udała. 10 do 13. Cały czas jest ten głośny doping na hali przy ulicy Abrahama 2 w Stężycy. Joanna Stroka na zagrywce. Szewczyk i skutecznie teraz Ania Fiedorowicz. Mamy 14 do 10. Anna Fiedorowicz na zagrywce. To przy zagrywkach tej zawodniczki Stężyca ruszyła w pościg i prześcignęła swoje rywalki na początkowym etapie tego pierwszego seta, ale tym razem Anna Fiedorowicz tylko raz miała okazję zagrywać. Jest 14 do 11. Szewczyk, prawe skrzydło, nie kończy Hewelt, ale ta piłka też bardzo niedokładna, więc jeszcze raz Stężyczanki. Lewe skrzydło, Malinowska skutecznie i jest 15 do 11. Nie wykorzystały swojej szansy zawodniczki UKS SMS Police. No jeśli chcą walczyć z tym rywalem, muszą takie szanse wykorzystywać. Maria Niedźwiecka, która pojawiła się na boisku w miejsce Antoniny Dumańskiej. Teraz jest skuteczna kiwka. Nawet zdrapka. No jak Państwo wiedzą, takie zdrapki często wpadają w boisko. Gdzieś tam jakiś problem, zdaje się, ze stawem skokowym Antoniny Dumańskiej. Ta sytuacja, którą Państwo widzieli na początku tego spotkania. Antonina leży za moimi plecami opatrywana, ale też słyszałem tutaj, że wspomniał trener Dawid Michor. Teraz skuteczny atak Julii Hewelt. Jest 16 do 12. Wspomniał trener Dawid Michor, że po konsultacji ze swoją fizjoterapeutką, że jeśli ta gra Antoniny Dumańskiej jest zagrożona, jeśli nie są pewni, to może lepiej dzisiaj nie ryzykować, bo na pewno Antonina Dumańska będzie potrzebna na kolejnych spotkaniach podczas tego turnieju. Więc lepiej po prostu nie ryzykować na początku. Będą jeszcze przynajmniej trzy mecze dla drużyny ze Stężycy, a jeżeli drużyna ze Stężycy awansuje do finałowej czwórki, no to będzie pięć spotkań, więc jeszcze sporo grania. Jeśli coś tam poczuła Antonina Dumańska, to lepiej faktycznie nie ryzykować i dać szansę na dokładne oględziny, może nawet jakieś prześwietlenie, ale wydaje mi się, że nie jest to poważna kontuzja. Teraz jest
jest skuteczne. Zagranie Mai Malinowskiej jest 17 do 13. Powiedziałem przed chwileczką kontuzja. No może nawet bardziej bym powiedział uraz niż kontuzja, bo nie widzę bólu na twarzy Antoniny Dumańskiej, więc to jest tutaj na pewno kluczowe, a to jest też kluczowy moment, bo po raz pierwszy w tym spotkaniu na 5 punktów odskakują Stężyczanki, jest 18 do 13, as serwisowy przed chwileczką. Teraz przerwa na żądanie trenera Jerzego Taczały. Okej, musiałem sprawdzić jedną informację, bo wydawało mi się, że mógł być to trzeci czas trenera Jerzego Taczały, a takie sytuacje oczywiście nie mogą mieć miejsca na parkietach chociażby takich jak te, czyli podczas rywalizacji na finałach Mistrzostw Polski Juniorek w Stężycy, więc ten czas przy wyniku 5 do 3 był dla trenera Dawida Michora, z tego co patrzę tutaj na protokół elektroniczny. Wydawało mi się, że skoro drużyna ze Stężycy zdobyła 5 punktów, to ten czas nie będzie potrzebny, ale może chciał pochwalić swoje zawodniczki trener Dawid Michor, więc dwa czasy wykorzystane przez trenera Jerzego Taczałę, a jeden czas wykorzystany przez trenera Michora. No to jest taka bardzo rzadko spotykana sytuacja, kiedy zwłaszcza odrabia te straty drużyna taka jak właśnie obecnie drużyna ze Stężycy. Było 0 do 3, zrobiło się 5 do 3. No w takich sytuacjach zazwyczaj trenerzy nie biorą tych czasów. Teraz świetna obrona Malinowskiej. Ciekawsza akcja. Jest jeszcze kolejna szansa dla Stężyczanek. Bronią się przez chwileczkę gospodynie, ale tutaj jest zablokowana finalnie Anna Fiedorowicz. Nabiera rumieńców to spotkanie. Te obrony przed chwileczką, też ten blok. No, robi się ciekawiej. Myślę, że wraz z tym, jak ten mecz będzie postępował, też te emocje i to widowisko będzie coraz ciekawsze. Dogrzeją się wszyscy, nie tylko zawodniczki, nie tylko sędziowie, nie tylko trenerzy, ale i komentator też na pewno będzie potrzebował tego pierwszego meczu na rozruch, aby to wszystko i te emocje przekazywane do Państwa domów były na jeszcze wyższym, jeszcze lepszym poziomie. Mamy 20 do 15. To jest początek mistrzostw. Będzie 18 meczów. Będzie czas jeszcze na wszystkie wątki, o których wspominałem przed chwileczką. Tu jeszcze będą grzmoty, jak mawiał klasyk. Teraz as serwisowy. Kolejny dla drużyny ze Stężycy. 21 do 15. Wiktoria Szewczyk. Znana jest z tych bardzo dobrych zagrywek Wiktoria Szewczyk. Młodzieżowa reprezentantka Polski. No i też co najważniejsze, brązowa medalistka z kadrą do lat 19. Teraz zagranie w przestrzeni przeciwnika, jeśli dobrze widziałem. Chociaż no musiałbym zobaczyć tę sytuację raz jeszcze. Nie wiem, czy po prostu tutaj Wiktoria Szewczyk nie skoczyła powyżej siatki, a była obecnie w drugiej linii. Jest 21 do 16. Serwuje Joanna Sroka. Piłka na lewe skrzydło. Nie kończą Stężyczanki. Będzie szansa na 17 punkt. Jeszcze piłka wraca. Piłka na prawe skrzydło pod górę. Świetnie. Fiedorowicz. Dłuższa akcja. Trzeba oddać piłkę za darmo. Jest dogranie do siatki. Szewczyk. Prawe skrzydło. Skutecznie na tym prawym skrzydle finalizuje tę akcję
Anna Fiedorowicz, to mogła się podobać ta akcja, dłuższa, chyba najdłuższa w tym spotkaniu, a zarazem na tym turnieju. Anna Fiedorowicz, 22-16. Teraz Fiedorowicz na zagrywce. Prawe skrzydło i zablokowana zostaje Oliwia Żelonis, 23-16. Teraz jeszcze Anna Fiedorowicz na zagrywce. Znowu ta piłka niska nad siatką. Nie było teraz mocnego ataku. Zobaczył tu Państwo na swoich ekranach. Właściwie taki plasik jest co najważniejsze, patrząc z perspektywy kibica z Polic. Jest 17-23. Za Fiedorowicz pojawiła się na boisku widziałem dokładnie z numerem 60. Barbara Grejman. Bronią się Policzanki. Lewe skrzydło. Przytrzymana Zuk. Kiwka z drugiej piłki. Jest teraz piłka sytuacyjna i skutecznie Maja Malinowska. 24-17. Tak więc będzie piłka setowa. Pierwsza na tym turnieju. Serwuje Maria Niedźwiecka. Dobra zagrywka. Tylko plas na drugą stronę. Nietypowo rozgrywa Antonina Serafinowska. Jeszcze się broniła tutaj jedna ze stężyczanek. Ale świetnie atakuje Emilia Zuk. Była tam dobrze ustawiona Maria Niedźwiecka. Emilia Zuk, pani kapitan na zagrywce. Skrót, Szewczyk, prawe skrzydło i skutecznie atakuje na tym prawym skrzydle zawodniczka ze Stężycy. Tak więc mamy 25-18. Pierwszy set, szanowni Państwo, to już historia. Teraz króciutka przerwa i słyszymy się ponownie za chwilę. Zaproszcie ich zawsze, ale to tradycyjnie takimi pięknymi, gorzkimi brawami. Mogę poprosić?
Poproszę o gorące brawa na zawsze dla tego pracującego dziedzicie na Polsce. Za chwileczkę następna odsłona tego spotkania. Wracamy na drugą partię. Ten pierwszy set wygrany 25-18. No i zobaczymy. Zobaczymy, jak będą wyglądały obie drużyny w partii numer 2. Wydaje się, że GKS Wieżyca 2011 Politechnika Gdańska Stężyca opanowała już te nerwy, które było widać na początku tego meczu, ale to jest zupełnie normalna sytuacja. Wspominał na czasie trener Jerzy Taczała, aby robić mniej błędów. No to zerknijmy w statystyki. 18 razy zagrywały zawodniczki z Polic. 2 błędy, 0 asów. Jeśli chodzi też o przyjęcie, 33% pozytywnego, 21% perfekcyjnego. No i w ataku 4 błędy, 3 razy zablokowane. 2 punkty blokiem, do 3 punktów blokiem drużyny ze Stężycy. No te wszystkie procenty po stronie Stężyczanek wyglądają zdecydowanie lepiej. To też przekłada się na wynik. Teraz mamy pierwszy punkt w partii numer 2. Lewe skrzydło, Anna Fiedorowicz pod końcową linię. Jeszcze zagrywka, jeśli chodzi o drużynę ze Stężycy. 1 błąd, 3 asy, więc świetnie to wygląda po stronie gospodyń. 44% pozytywnego przyjęcia, 25% perfekcyjnego, więc tak jak mówiłem, też znacznie lepiej. Teraz skuteczny atak jest 1-1. No i też skuteczność w ataku 33% po stronie Policzanek, a 39% po stronie drużyny ze Stężycy. Na razie punktów najwięcej Maja Malinowska, punktów 7. Anna Fiedorowicz, punktów 5. Co ciekawe, Anna Fiedorowicz zagrywała już 8 razy 11 serwisowy. Bronią się Policzanki, ale nie przybiją piłki na drugą stronę. O, długo, długo tutaj czekała Dominika Mrożek. Nie do końca wiedziała, gdzie ta piłka spadnie. No i gdzieś tam zachwiała się przy tej próbie do grania dyszlem do którejś z koleżanek. Jest 2-1 dla gospodyń. Anna Fiedorowicz. Kolejna świetna zagrywka. Zdrapka. Jeszcze raz budują swoją akcję Policzanki. Bardzo dobrze ustawiona Malinowska. Szewczyk. Malinowska pod górę. Kolejna dłuższa akcja. Zdecydowała się na atak. Proszę bardzo. Jedna z Policzanek. Nie ma kończącego ataku. Lewe skrzydło. Blokaut atakuje. Emilia Zuk. No. Świetnie. Teraz Emilia Zuk. Wspominał też trener Jerzy Taczała na tej przerwie, żeby walczyć, popełniać mniej błędów, zagrać tę swoją grę, z której znane są Policzanki. Po 3-4 błędy na set to naprawdę mała ilość. Tak bywało w lidze, gdzie zajmują drugie miejsce. Teraz świetny atak na prawym skrzydle. Widzą Państwo teraz właściwie nad blokiem. Atakowała Julia Hewelt. Jest 3-2. Serwuje Maria Niedzwiecka. Będzie mały łamaniec związany z nazwiskiem Marii Niedzwieckiej. Zazwyczaj pewnie Państwo też mogą przyznać mi rację. Słyszy się nazwiska, które brzmią, mają tę kreseczkę nad N, Niedźwiecka, Niedźwiedź, a tutaj troszeczkę inaczej. No dobrze, turniej jest długi, tak jak mówiłem, będziemy trenować te nazwiska. Teraz jest skuteczny blok na tym lewym skrzydle, a nie, jednak piłka wyleciała w aut. Wydawało mi się z tej kamery, że ta piłka mogła wpaść w boisko, więc zagrywać za chwileczkę będzie Emilia Zuk, pani kapitan. Wysoko podrzucona piłka, mocna zagrywka. Nie będzie ataku, piłka po drugiej stronie.
lewe skrzydło i skutecznie Dominika Mrożek. Proszę bardzo. Jest rozegranie od Kazaryn do Mrożek. Mrożek przez ręce Julii Hewel, tylko pojedynczy blok. I już ta sytuacja wygląda trochę lepiej. 5-3 mieliśmy taki wynik w partii numer 1, z tym, że wtedy akurat to Stężyca prowadziła 5-3. Kolejna świetna zagrywka z łuk, piłka przechodząca. Chyba troszeczkę się pospieszyła Emilia. Mieszała, Ewelina mieszała oczywiście. Mrożek poczekała i zaatakowała nad blokiem. Teraz Państwo zobaczą to na powtórce. Dominika Mrożek, no, zgasła minimalnie ta piłka przed Dominiką Mrożek, więc też nie była to idealna piłka. Jest 4-5 i Julia Hewelt na zagrywce. 8 punktów Emilia Zuk w tym spotkaniu, więc ściga się tutaj z Mają Malinowską, która ma 7 punktów, i Anią Fiodorowicz, która ma 6 punktów. Teraz jest już 5 punkt na koncie gospodyń. Mamy 5-5. Kolejny błąd po stronie Policzanek. Wspomniał właśnie teraz trener Jerzy Taczała, że za dużo jest tych błędów, żeby walczyć na początek chociażby jak równy z równym z takim rywalem, jak drużyna ze Stężycy. No to najpierw, szanowni Państwo, przede wszystkim trzeba nie popełniać błędów własnych. Utrudnić jak tylko się da to przyjęcie, tak jak w tym przypadku oddaje za darmo Malinowska. Kazaryn i to jest skuteczny atak, proszę bardzo. Piłka do Kazaryn, na środek i Joanna Stroka zdobywa punkt, więc mamy 7-5. Ewelina mieszała na zagrywce. Mieszała. Szewczyk, ależ teraz uderzyła bardzo mocno po prostej Maja Malinowska. Jest 6-7. Jednym punktem prowadzi drużyna z Polic. Zobaczymy, czy powiększą prowadzenie Policzanki, czy jednak będzie remis po zagrywce Mai Malinowskiej. Pierwsza strefa, nie ma kończącego ataku, ale piłka przechodząca i skutecznie Dominika Mrożek. Jest 8-6. Teraz Państwo właśnie zobaczyli tę powtórkę na swoich ekranach. Oczywiście 8-6 dla drużyny z Polic. Serwować będzie Zuzanna Kazaryn. I to jest skuteczny atak. Jest 7-8. Antonina Serafinowska. Proszę posłuchać, jakie pięknie bawią się trybuny. A teraz piłka przechodząca. Jakby chciały podziękować swoim kibicom. Dziewczyny ze Stężycy, mamy 8-8. Świetna zagrywka Antoniny Serafinowskiej. Raz jeszcze Antonina Serafinowska. I skutecznie na tym lewym skrzydle Anna Fiodorowicz. Tak więc 9-8 dla drużyny ze Stężycy. Raz jeszcze Antonina Serafinowska. Słychać na trybunach Tosia, Tosia, ale Antonina w tej sytuacji się pomyliła. Jest 9-9. Wyrównany ten początek tego drugiego seta. W pierwszej partii przy takim wyniku było już przy 10 punktach. Było 10-6 dla drużyny ze Stężycy. To pewnie Państwo świetnie pamiętają. Teraz serwuje Dominika Mrożek. Świetna zagrywka Mrożek.
praktycznie as serwisowy tej zawodniczki. Dominika Mrożek raz jeszcze za chwileczkę będzie wprowadzać piłkę do gry. 10 do 9. 15-latka, co ciekawe, szanowni państwo. Urodzona 29 stycznia 2009 roku, więc to dziewczyna, która jeszcze do niedawna, gdzieś tam do połowy stycznia, nazwijmy to tak, nawet do końcówki stycznia, miała 14 lat. Tak. Dobrze państwo słyszą, 184 cm przyjmująca. Teraz skuteczny atak jest 10 do 10. I zagrywa z dziesiątką Wiktoria Szewczyk. 10 do 10 zagrywała Wiktoria Szewczyk z dziesiątką. No i teraz przydałaby się taka akcja 10 na 10 w ocenie osób, które oglądają ten mecz, aczkolwiek teraz dotknięcie siatki jest 11 do 10. Będzie zmiana. Zeszła Joanna Stroka, pojawiła się z numerem 21 Aleksandra Darmograj. Po raz pierwszy w tym meczu. Darmograj. Szewczyk troszkę wgrana w siatkę. Broni jeszcze Mrożek, ale szkoda, że ta piłka dotknęła tej siatki zawieszonej pod sufitem. Tutaj akurat państwo tego nie widzą, ale proszę wierzyć mi na słowo. Ale tak właśnie było w tej sytuacji. Zmiana powrotna. Dobra była to zagrywka Darmograj, ale nie oddały piłki za darmo na drugą stronę Stężyczanki, a było bardzo blisko, bo musiała się mocno wygiąć w powietrzu Wiktoria Szewczyk, aby rozegrać tę piłkę do prawego skrzydła. Teraz blockout. Atak Oliwia Żelonis na prawym skrzydle, leworęczna zawodniczka, która gra na pozycji atakującej. I teraz właśnie Oliwia Żelonis na zagrywce. 12 do 11. Wysoko podrzucona piłka i to jest as serwisowy, szanowni państwo. 13 do 11. Nie było jeszcze takiej sytuacji na tym etapie seta, bo przecież 14 do 10 było w partii numer 1 dla drużyny ze Stężycy. Mniej więcej na podobnym etapie. Raz jeszcze Oliwia Żelonis. Przed chwileczką świetna zagrywka i to jest kolejna świetna zagrywka. Zacisnął teraz pięść w geście triumfu trener Jerzy Taczała, bo to jest kolejny as serwisowy. Dwa asy z rzędu i o czas prosi trener Dawid Michor. Tym razem prosi o czas w momencie, który jest takim naturalnym momentem do poproszenia o czas. Oczywiście to wszystko w nawiązaniu do tej sytuacji, która miała miejsce w partii numer 1, kiedy było 0 do 3. Prowadziły Policzanki, nie poprosił o czas trener Dawid Michor, a jak odrobiły tę stratę zawodniczki ze Stężycy, zrobiło się 5 do 3, no to wtedy trener Dawid Michor poprosił o przerwę. Byłem święcie przekonany, że o ten czas poprosił trener Jerzy Taczała, ale trener Dawid Michor lubi zaskakiwać. Tym bardziej byłem zaskoczony, kiedy raz jeszcze o czas poprosił trener Jerzy Taczała i wydawało mi się, że to mógł być trzeci czas, że może nawet sędziowie dopuścili do trzeciej przerwy. Gdzieś tego po prostu, mówiąc w języku młodzieżowym, nie ogarnęli, ale no tak to bywa z trenerem Dawidem Michorem. Potrafi zaskakiwać i pewnie zaskoczy jeszcze nie jeden raz. A my wracamy po czasie. Kolejna świetna zagrywka Żelonis. Próba ratunkowa. Hewelt. Będzie szansa na punkt. Zuk też się ratowała. Szewczyk. I teraz skutecznie Julia Hewelt. Mamy 12 do 14. No, mogą załować Policzanki tej sytuacji. Świetny atak Julii Hewelt, bo mogło być 15 do 11, a przecież zagrywała jak w transie Oliwia Żelonis. I teraz kibice przy zagrywce Marii Niedźwieckiej. I to jest as serwisowy, bo piłka dotyka znowu tej siatki zawieszonej pod sufitem.
Tak więc 13 do 14. Raz jeszcze Maria Niedźwiecka. I blockout. Atakuje Emilia Zuk. Jest 15 do 13, tak więc nie utknęły na dłużej w jednym ustawieniu. Podwójny lotny blok po rękach Julii Hevel. Ta piłka wychodzi w aut i serwować będzie pani kapitan Emilia Zuk. 18-latka, która wylatuje po tym sezonie do Stanów Zjednoczonych. Zaczyna WKS OPP Kołobrzeg. Świetna zagrywka, to jest as serwisowy, no. Obrodziło nam tutaj punktowymi zagrywkami w tej drugiej partii. Zobaczmy na szybko, jak to wygląda. Nie wiem, czy będzie wyszczególniony tutaj na stronie Volleybox ten drugi set. Ale w pierwszej odsłonie zawodniczki z Polic nie miały asów serwisowych, no a w drugim secie już 4 asy serwisowe, więc naprawdę wygląda to okazale. Natomiast jeśli chodzi o drużynę ze Stężycy, 1 as serwisowy, 4 błędy. W pierwszym secie, z tego co pamiętam, był 1 błąd i 3 asy serwisowe, więc zamieniły proporcje Stężyczanki, jeśli chodzi o te zagrywki i to, co z nich potrafią uzyskać w tym spotkaniu. Przed chwileczką skuteczny atak i mamy 14 do 16. Nie wyprowadzają ataku gospodynie. Lewe skrzydło, zablokowana Dominika Mrożek. Zobaczmy. Prawie przez całą szerokość siatki rozgrywała, jeśli dobrze widziałem, Zuzanna Kazaryn. No i gdzieś ta piłka zgasła przed Dominiką Mrożek, troszeczkę zawężona. Ta piłka jest 15 do 16. Julia Hevel na zagrywce. Ona też potrafi świetnie serwować. I to jest właśnie jakby na potwierdzenie moich słów taka zagrywka. Mrożek pod górę. Szewczyk, lewe skrzydło. Świetnie teraz Karolina Halec. Szósta strefa, ależ atak. Zobaczą to Państwo teraz na swoich ekranach. Emilia Zuk gdzieś do narożnika boiska. Wysoko jeszcze na nogach była, jeśli dobrze widziałem, Hevelt. Jest 17 do 15. Bardzo ładna akcja. I serwuje Ewelina Mieszała. Mieszała po siatce. Jest piłka znowu do szóstej strefy. I znowu Emilia Zuk. No, chodzi ta strefa, mówiąc w tym żargonie siatkarskim, jak wściekła po prostu. Emilia Zuk raz po raz. No, jeśli to działa, to czemu nie? Teraz schodzi Julia Hevel z boiska. Schodzi również Wiktoria Szewczyk, więc podwójna zmiana. Pojawiła się Martyna Podlaska. A także z numerem 26 Klara Olszewska. Druga rozgrywająca drużyny GKS Wieżyca 2011 Politechnika Gdańska Stężyca. Dobra zagrywka. Podlaska pojawiła się na boisku. Martyna Podlaska stosunkowo niedawno. Właściwie to kilka chwil temu. Półtora seta stała w kwadracie dla rezerwowych, wyciągnięta razem z Klarą Olszewską z popularnej siatkarskiej zamrażarki. Jest 19 do 5. Kolejna świetna zagrywka, trudna piłka, ale dobrze, bardzo dobrze to pograły Stężyczanki. Jest 16 do 19. No, bardzo ładna akcja. To są zawsze spektakularne ataki. To tempo było odpowiednie na środku. Jest 16 do 19. Maja Malinowska na zagrywce. Muszą gonić w tym secie swoje rywalki, zawodniczki ze Stężycy. Ale tutaj taki błąd podwójnego odbicia. Tutaj to Państwo zobaczą. Nie do końca wiedziała Martyna Podlaska, jak zabrać się do tej piłki. Jest 20 do 16, tak więc wkraczamy w decydujące momenty partii numer 2. Czteropunktowe prowadzenie Policzanek i tylko 5 punktów brakuje, aby wyrównać stan rywalizacji. Olszewska troszkę wgrana w siatkę, ale świetnie atakuje na tym lewym skrzydle.
Zawodniczka ze Stężycy. Jest 17 do 20. A zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w końcówce tego seta numer 2. Serwuje teraz Antonina Serafinowska. Kąśliwa zagrywka, piłka na środek, ale za nisko do Joanny Sroki. 18 do 20 i chyba poprosi o czas trener Jerzy Taczała. Tak też się stało. Spory błąd teraz, wspominał trener Taczała o tych błędach własnych. I to jest niezwykle kluczowe, aby tych błędów po prostu się wystrzegać. Była szansa, aby prowadzić 21 do 17. Szansa niewykorzystana. Była piłka w górze. I no, więc zamiast 4 punktów są już tylko 2. No, takie zagrania to z pewnością woda na młyn dla drużyny ze Stężycy. Drużyny, no myślę, bardziej doświadczonej, zdecydowanie bardziej doświadczonej. Dość powiedzieć, tak jak mówiłem na wstępie tej transmisji, że drużyna z Polic wraca na takie rozgrywki, na finały po 6 latach. Natomiast Stężyczanki to zeszłoroczne mistrzynie. One bronią tytułu siebie. Świetna zagrywka po czasie Serafinowskiej. Atakuje Arzelonis. Sporo chaosu, będzie szansa dla Policzanek. Arzelonis zwolniła rękę, ktoś wpadł w siatkę. Chociaż zobaczmy, czy tutaj przypadkiem nie było ataku po antence. Dobrze byłoby zobaczyć, jeśli jest szansa tej sytuacji na powtórce, bo rozmawia bardzo długo trener Jerzy Taczała z drugą sędzią Eweliną Urbaniak. Niezwykle ważny moment, bo mogło być 21 do 18, a jest 19 do 20, a przecież świetnie serwuje Antonina Serafinowska. Serafinowska. Arzelonis nie kończy, też nie miała tej piłki najlepszej. Fiedorowicz też nie kończy. Szósta strefa. Troszeczkę pod piłką się znalazła Zuk przed chwileczką, teraz Zuk, piłka na prawe skrzydło i zbyt chaotycznie przed chwileczką Zuzanna Kazaryn, proszę bardzo, atak Mrożek, Kazaryn przeszkodziła Zuk, takie elektryczne ruchy nigdy nie pomagają, jeśli chodzi o grę obronną, prosi o drugi czas trener Jerzy Taczała. Wszystko układało się bardzo dobrze do stanu 16 do 20. No ale te końcówki, szanowni państwo, końcówki to jest zawsze taka sytuacja, że ilość zagranych tych końcówek zawsze decyduje o tym, kto jest w stanie bardziej zapanować, emocjonalnie po prostu pograć, rozegrać tę końcówkę pod własne możliwości. Ta chłodna głowa w końcówce zawsze jest niezwykle kluczowa. Teraz kilka błędów, tak jak państwo widzieli, może też zawodniczki po prostu z Polic przestraszyły się w pewnym sensie takiej szansy, tego prowadzenia 20 do 16 i tego, że za chwileczkę może być 1 do 1. No zobaczymy. Antonina Serafinowska, tak jak wspominałem, serwuje świetnie, więc ciężko liczyć na jej pomyłki. To jest kolejna świetna zagrywka. I to jest skuteczny atak. Jest 21 do 20. Atakowała mocniej poprzednimi razy Emilia Zuk, ale dopiero teraz zdobyła punkt, uciekając z tego ustawienia Policzanki i Dominika Mrożek na zagrywce. Przydałaby się taka zagrywka, patrząc z perspektywy kibica SMS Police, jak te zagrywki Oliwia Żelonis. I świetnie atakuje Anna Fiedorowicz. Teraz właśnie to państwo zobaczą na swoich ekranach. Minęła ręce blokujących. Jest 21 do 21. Będzie zmiana. Pojawi się Weronika Bodys w miejsce Dominiki Mrożek, ale też zmiany po stronie Stężyczanek. Wróciła
Szewczyk. Uwaga, wszyscy słuchają kibica, dokładnie tak jak oni. Jest też na boisku. Maja Malinowska. Jest blok, piłka wraca, jeszcze szansa na kontrę. Broni Szewczyk. Prawe skrzydło, ale atakuje Wout. Teraz zawodniczka gospodyń nie zahaczyła o ręce blokujących. Jest 22-21, więc mamy bardzo ciekawą końcówkę. Joanna Stroka na zagrywce. Długo czeka Stroka na zagrywkę. Szewczyk, prawe skrzydło. Bronią się jeszcze Policzanki. Zuk z miejsca, ależ to zrobiła Emilia Zuk. 23-21. No proszę bardzo. Długo czekała na tę piłkę Emilia Zuk. Wydawało się, że nic z tego nie będzie. A tu proszę, block out. I raz jeszcze Joanna Sroka. Sroka. Jest piłka w górze, po rękach blokujących. Zaatakowała zawodniczka ze Stężycy. 22-23. I teraz Anna Fiedorowicz. Ona potrafi świetnie serwować, ale jak będzie tym razem? Fiedorowicz. Całkiem niezłe przyjęcie i skutecznie Emilia Zuk, która wyrasta teraz na cichą bohaterkę drużyny z Polic. Proszę bardzo, zbiegła w kierunku boiska. Taka zawężona piłka, jest 24-22, tak więc dwie piłki, przynajmniej dwie piłki setowe na wygranie w tej partii numer 2 będą miały Policzanki. Zeszła z boiska Zuzanna Kazaryn, a w jej miejsce... Któż to pojawił się w jej miejsce? Nie wiem, czy to nie była zmiana na podwyższenie bloku, a Żelonic. Ona może skończyć tego seta, broni piłkę. Jeszcze Szewczyk dała radę rozegrać piłkę zmierzającą w siatkę. Zobaczmy, ależ czyści te newralgiczne sytuacje Wiktoria Szewczyk. Pierwsza piłka setowa obroniona. Jeszcze. 23-24. Maria Niedźwiecka. Jest dobra zagrywka. Zuka Żelonis nie kończy. Nietypowo rozgrywa Fiedorowicz. Kiwa Hewelt. Piłka oczywiście do Zuk. Zuk atakuje, nie kończy. Szewczyk. Malinowska. I jest 24 punkt. Proszę bardzo. Maja Malinowska kiwnęła, zdaje się troszeczkę tam może przysnęła w obronie Emilia Zuk. Jest 24-24. Raz jeszcze Maria Niedźwiecka. Nisko leciała ta piłka nad siatką. A Żelonis Wout, ależ spory błąd. 25-24. Przed chwileczką wiski, krzyki w związku z tą sytuacją. A teraz słychać na hali ostatni. Teraz jeszcze Niedźwiecka. Zuk. Nie kończy świetnie Malinowska. Szewczyk za siebie. Broni Żelonis. Jeszcze raz Zuk. Zuk nie miała dobrej piłki. Fiedorowicz. Bronią się Policzanki. Zuk, piłka sytuacyjna. Zdecydowała się na atak. Kiwka na drugą stronę, ależ tutaj się teraz dzieje. Zuk, raz jeszcze trudna piłka i to będą cztery odbicia, atak w siatkę. Zobaczymy, no tak, po prostu chciała Emilia Zuk, ale nie dała rady tej piłki przebić na drugą stronę, zaatakować w boisko. Tak więc po tej dramatycznej końcówce w partii numer 2 również górą zawodniczki ze Stężycy. Było już bardzo blisko. Było przecież 20-16. Było 24-22, ale mając piłki w górze, Policzanki nie potrafiły zdobyć tego ostatniego 25 punktu.
i przegrały, tracąc 4 punkty w końcówce, 24-26. Teraz króciutka przerwa i po tych emocjach słyszymy się ponownie za chwilę. Wracamy na seta numer 3. No i wróciły też z dalekiej podróży zawodniczki ze Stężycy. Z tak dalekiej podróży, jakby gdzieś podczas takiego sztormu, szkwału wypłynęły na środek jeziora. Jednego z tych jezior, które tutaj są, okalają Stężyce. Jakby miały problem z tym powrotem, ale wróciły. Wróciły, co najważniejsze dla Stężyczanek, na zwycięską drogę, bo z 22-24 potrafiły wygrać seta numer 2 i prowadzą już 2-0. Szybki rzut oka na statystyki. Tak więc, szanowni państwo, jeśli chodzi o zagrywki, 4 punktowe zagrywki, 4 błędy po stronie Stężyczanek. Po stronie drużyny z Polic 4 asy, 2 błędy. Poziom przyjęcia 34-24 Stężyca, 33-15 Police. Jeśli chodzi o skuteczność w ataku, na 67 ataków 43% skuteczności Stężyca, na 72 ataki 33% skuteczności w ataku po stronie Policzanek. Jest pierwszy punkt dla Stężyczanek w partii numer 3 w bloku. 5-2 na korzyść Stężyczanek. No i też jeśli chodzi o punkty, chociaż o tym za chwilę, bo Wiktoria Szewczyk na zagrywce to zawsze jest sytuacja, w której może zdobyć asa. Broni teraz Szewczyk, plasowany atak na drugą stronę. Lewe skrzydło, piwka Zuk, ratunkowa właściwie, i teraz skutecznie Julia Hewel, 2-0. Najjaśniejszy punkt, o którym wspominałem, Emilia Zuk. 28 razy atakowała, zdobyła 14 punktów, 50% skuteczności w ataku. Bardzo dobre liczby. No i to jest, szanowni państwo, 50% zdobyczy punktowej po stronie oczywiście Policzanek. Jeśli chodzi o punkty zdobyte po własnych atakach, czy też po zagrywkach. Teraz jest pierwszy punkt dla Policzanek w partii numer 3. A zdobywa go oczywiście Emilia Zuk. Jeśli chodzi o zawodniczki, które grają w Stężycy, tutaj 11 punktów Maja Malinowska, 44% w ataku. No i 13 punktów Anna Fiedorowicz, 22 ataki, 12 punktów, 55% w ataku. Tak to wygląda, jeśli chodzi o statystyki łączne. Teraz atakuje w siatkę Julia Hewelt. Mamy 2-2. No zobaczymy.
i czy będą potrafiły zareagować w odpowiedni sposób Policzanki. One na pewno mają prawo jak najbardziej do rozpamiętywania losów partii numer 2, bo przecież mogło być 1-1. Można było się jeszcze dodatkowo zbudować mentalnie na partię numer 3, a tak jest 0-2 i tylko o jednego seta od wygrania są Stężyczanki. Oczywiście powiedziałem, że mają prawo rozpamiętywać, ale najlepsze dla nich byłoby, gdyby tego nie robiły, bo często jest tak, że kiedy przegra się jakiegoś seta, kiedy ktoś już się wita z gąską w ogródku, a jednak przegrywa daną partię, no to później rozpamiętuje całą kolejną partię. Często to się widzi w pierwszych odsłonach. Drugi set wtedy jest przegrany dość wysoko, no i dopiero w trzecim secie zawodniczki tej przegranej drużyny zaczynają grać, ale nierzadko wtedy już jest za późno. No mam nadzieję, że mimo wszystko Policzanki postawią się bardzo mocno, no i powalczą o swoje marzenia, bo przecież to jest dla nich najważniejsze, a boisko niech zweryfikuje. Teraz as serwisowy, przełamane ręce. Któż to był? Emilia Zuk, zdaje się. Nie dała rady przyjąć tej piłki, bądź Weronika Bodys, nie widziałem dokładnie. Trzeba będzie delikatnie chyba zmienić to stanowisko komentatorskie, bo tutaj ta widoczność nie jest najlepsza, ale to oczywiście poprawimy. Tak jak wspominałem, turniej trwa długo, to dopiero pierwszy mecz, to dopiero trzeci set. Piłka na środek i teraz świetnie Maria Nitwicka. Jest 6-2, no właśnie. Widzą Państwo, co się dzieje teraz w tej trzeciej odsłonie. Jest 6-2 i o czas prosi trener Jerzy Taczała. Słychać teraz ten doping. Stężyczanki już spokojniejsze, opanowały nerwy, opanowały emocje. Choć no, miały piłki w górze. Policzanki, aby wygrać partię numer 2. No, ciekaw jestem, jakby się to wtedy potoczyło, ale czasu nie cofniemy. Jest tak, jak jest. Mogą cieszyć się kibice ze Stężycy i sympatycy również tej drużyny, że właśnie taki był obrót spraw. No a kibice z Polic na pewno w gorszych humorach, bo często to jest tak właśnie, że rozpamiętuje się później takie momenty latami. Jeśli drużyna ze Stężycy zwłaszcza zdobyłaby Mistrzostwo Polski w tym roku, obroniłaby tytuł, to myślę, że gdzieś w Policach przez następnych kilka dobrych lat mogłyby krążyć takie historie typu: no mogliśmy, mieliśmy piłki setowe w drugim secie, może byłoby 1-1, a później kto wie. Znane są takie historie, wspominał właśnie o nich też trener Jerzy Taczała, kiedy kilka lat temu na turnieju grali z drużyną z Gdańska, jeśli dobrze pamiętam, z Gdanią. Gdańsk przegrali 3 sety na przewagi do 27, do 23 i do 24 z Gdanią Gdańsk, w składzie której wtedy grała chociażby Paulina Damaskę i kilka innych zawodniczek występujących obecnie na poziomie Tauron Ligi. Później właśnie drużyna z Gdańska wygrała cały turniej, a drużyna z Polic przegrała 0-3. Ale to oczywiście jakiś tam rys historyczny, historia, która miała miejsce. Ja już tę drugą partię zostawiam, tak jak i zawodniczki. Wszyscy, myślę, chcieliby tę partię zostawić, bo mamy trzeci set, a w trzecim secie 8-3. Maria Niedźwiecka teraz pomyliła się na zagrywce, więc jest 4-8. Jeszcze muszą powalczyć, muszą wejść na ten pozytywny nastrój, na te pozytywne emocje. Policzanki. Emilia Zuk na zagrywce. Ona może zaserwować asa, ale teraz ta piłka zgasła, zatrzymała się na siatce, jest 9-4. Jakby troszeczkę zgaszone, jakby troszeczkę smutniejsze zawodniczki z Polic, ale to da się jak najbardziej zrozumieć. Będą tutaj warsztaty psychologiczne na tych mistrzostwach. Będzie sporo tej psychologii. Niedawno też był Światowy Dzień Depresji, więc no, te tematy są niezwykle ważne.
Wiele osób zmaga się z różnymi problemami, ale to są mistrzostwa, więc tutaj też taki panel psychologiczny pomoże w zrozumieniu wielu sytuacji na linii, chociażby zawodnik, trener, czy też w zrozumieniu ogólnie siatkarek i chociażby siatkarzy, którzy akurat grają w Bartoszycach. Przed chwileczką piąty punkt na koncie Policzanek, 5-9. Jest piłka na prawym skrzydle, ale atakuje Wout. Po tym ataku zabiegnięcia na jedną nogę Antonina Serafinowska. 6-9. Ewelina Mieszała na zagrywce. Zagrywka troszkę odrzucona od siatki Stężyczanki, ale ta piłka już przechodzi po tym ataku Malinowskiej. Tutaj Państwo to widzą, za wysoko troszeczkę na nogach stała Ewelina Mieszała. Nie zamortyzowała odpowiednio tej piłki, jest 10-6. Zagrywa Maja Malinowska. A tak po siatce jeszcze i mamy 10-7. Zdobyła punkt Ewelina, Emilia oczywiście Zuk. Przepraszam, oczywiście to była Zuzanna Zaryn? Nie wiem, dokładnie. Coś tutaj się dzieje z protokołem elektronicznym. Teraz w każdym razie jest... Zobaczmy raz jeszcze. Jest jakiś problem z protokołem elektronicznym. 10-7. Punkt zdobyła Bodys. Tak, Weronika Bodys. 11-7 w tym momencie. Próbowała kiwnąć z tej drugiej piłki Wiktoria Szewczyk, ale została zablokowana. Jest 11-8. Teraz już wszystko się zgadza. Tak więc trzypunktowe prowadzenie. No to jest, szanowni Państwo, początek mistrzostw. Tak więc myślę, że wraz z tym, jak będą trwały te mistrzostwa, każdy kolejny mecz, wszystko już tutaj powinno grać na tip-top. Będzie dopracowane i dopięte na ostatni guzik. Teraz świetnie atakuje Anna Fiedorowicz. Mamy 12-8. I teraz Wiktoria Szewczyk, zawodniczka, która ma na swoim koncie złoto mistrzostw Polski młodziczek z drużyną ze Świecia. Też świetne wyniki z drużyną z Bydgoszczy, gdzie trenowała w ostatnich latach. Wiktoria Szewczyk teraz. I to jest atak Zuk w siatkę. Trudna piłka Emilii Zuk. 13-8. Raz jeszcze. Wiktoria Szewczyk. Piłka przychodząca, tym razem już skutecznie Emilia Zuk. 9-13. Piłka wyszła poza boisko. Wchodzi z numerem 21 Aleksandra Darmograj. Zeszła Joanna Stroka. Zagrywa właśnie Aleksandra Darmograj. Skutecznie atakuje Julia Heveld. Za chwileczkę piłkę do gry wprowadzać będzie Anna Fiedorowicz. Zobaczymy, jak zaserwuje ta zawodniczka. Ona wykonywała
wiele zagrywek w tym spotkaniu, a teraz jest skuteczny blok. Jest już 14 do 15 do 9 w tym momencie. Anna Fiodorowicz raz jeszcze. Szybko zerknę, ile razy już serwowała Anna Fiodorowicz w tym spotkaniu. 16 razy, 2 asy serwisowe, tak więc naprawdę świetna statystyka jak na 3 sety, zważywszy na to, że ten trzeci set w dalszym ciągu trwa. Jednak po tym skutecznym ataku Fiodorowicz zeszła ze strefy zagrywki. Jest 10 do 15 i teraz Olivia Jelonis. Zobaczymy, jak zaserwuje ta zawodniczka. Olivia Jelonis serwowała 10 razy, 2 asy serwisowe, 1 błąd. Zwłaszcza te dwie zagrywki w poprzednim secie, gdy zdobyła punkt po punkcie Jelonis. Było bodajże 15 do 11, poprosił o czas trener Dawid Michor. Teraz szansa na kontrę. Zuk nie miała dobrej piłki, kiwnęła na drugą stronę. I teraz zablokowana na prawym skrzydle Julia Hewelt, więc jest 11 do 15. Raz jeszcze Olivia Jelonis. Zaczynała w Krzywinie Olivia Jelonis, gdzie była przez 3 lata, a teraz znalazła dziurę w bloku Maja Malinowska. Jest 16 do 11. Więc nie utknęły na dłużej w jednym ustawieniu. Bardzo dobra zagrywka Niedźwieckiej i ta piłka przerzucona, przeciągnięta za bardzo tym dyszlem w kierunku sędziego. Starała się jeszcze Emilia Zuk przebić tę piłkę na drugą stronę, ale też nie chciała wpaść w to stanowisko sędziowskie. Niedźwiecka, piłka po drugiej stronie, ale to już jest egzekucja w tej sytuacji, bo ta piłka wystawiona praktycznie do ataku dla Julii Hewelt. 18 do 11. I o czas prosi trener Jerzy Taczała. No miały swoją szansę Policzanki, ale tak to bywa. No szczęście jednego jest nieszczęściem drugiego. A ten trzeci set, mam wrażenie, to pokłosie tej drugiej partii. Cały czas dopingują bardzo mocno kibice ze Stężycy. Jest ich tutaj naprawdę cała masa. Też po drugim secie można było usłyszeć w hali właśnie śpiewaną pieśń przez kibiców ze Stężycy na cześć Dawida Michora. No kto wie, może kiedyś Dawid Michor będzie miał swój pomnik w tej malowniczej miejscowości. Przyszedł tutaj 5 lat temu. Praktycznie od podstaw zbudował ten ośrodek siatkarski, mocny ośrodek siatkarski, który przecież raz po raz zdobywa medale na Mistrzostwach Polski juniorek, kadetek. Teraz zablokowana Julia Hewelt, Emilia Zuk. To jej dłonie okazały się zaporą nie do przejścia, praktycznie pojedynczy blok. Ciężko to nazwać podwójnym blokiem, bo ta druga wewnętrzna nie leciała, ale leciała bardzo, bardzo daleko od Emilii Zuk, więc dokłada jeszcze punkcik Emilia Zuk. I teraz Zuk na zagrywce, bardzo dobre przyjęcie, Szewczyk, Zuk jedną ręką, zegareczkiem, jak często mawiają byli, czy też były siatkarki, i to jest skuteczny atak Antoniny Serafinowskiej, 19 do 12. Już tylko 6 punktów brakuje drużynie ze Stężycy, aby tego pierwszego to pierwsze spotkanie zapisać na swoje konto. Serwuje Julia Hewelt. Sytuacyjna piłka. Nie kończą Policzanki. Dobrze ustawiona Zuk. Jeszcze raz lewe skrzydło i tym razem już lepiej. Skutecznie Weronika Bodys. 13 do 19.
Podpowiada tutaj jeszcze trener Jakub Krebok do trenera Dawida Michora. Wskazówki. Wrażenie, że zgasło jedno światło tutaj gdzieś w okolicy linii środkowej nad sufitem. Zobaczymy. Jakby zrobiło się troszeczkę ciemniej w hali Wstężycy. Szósta strefa. Jest teraz pierwsza strefa, a Żelonis nie kończy. Sporo chaosu. Lewe skrzydło i skutecznie raz jeszcze Weronika Bodys. 14-19. Jeszcze walczą, nie składają broni Policzanki. Cieszył się trener z Polic Jerzy Taczała, mówił o tym, że cieszą się, że mają chociaż raz nieco krótszy wyjazd. No i oczywiście nie wiem, czy Państwo zdążyli obejrzeć konferencję wczorajszą przed turniejem, drugą konferencję. Teraz świetna kiwka Mai Malinowskiej. Bardzo przytomnie to zrobiła Maja Malinowska. Jest 20-14. Wrócę jeszcze do tego wątku, który zacząłem przed chwilą. Drużyna z Polic w tym sezonie dwukrotnie mierzyła się z drużyną ze Stężycy. Dwukrotnie wygrała 3-1, przy czym drużyna z Polic mierzyła się z drużyną ze Stężycy w ramach rozgrywek drugiej ligi, a drużyna ze Stężycy przede wszystkim na co dzień występuje w pierwszej lidze siatkarskiej kobiet. W drugiej lidze ma odpowiednika, swojego odpowiednika, czyli rezerwy, drugą drużynę, w której grają kadetki, czyli ta niższa kategoria niż jest to kategoria juniorki. Kadetki, czyli inaczej juniorki młodsze. Wszystko zależy oczywiście od nazewnictwa. I wtedy 3-1 dwukrotnie wygrywała drużyna z Polic, ale dzisiaj ta skala trudności o wiele wyższa. Druga liga, pierwsza liga. Wszyscy z Państwa, którzy oglądają tę siatkówkę młodzieżową, seniorską, na pewno wiedzą, że to jest bardzo, bardzo duży, ogromny przeskok między tymi ligami. Mamy 21-15. 4 punktów brakuje Stężyczankom. Teraz pomyliła się na zagrywce Antonina Serafinowska. Weronika Bodys na zagrywce. 18-latka, urodziny 17 maja, więc 2 miesiące z okładem i będzie Bodys mogła świętować 19 urodziny. Teraz skuteczny atak Anny Fiedorowicz i Wiktoria Szewczyk na zagrywce. Dobra zagrywka Szewczyk, no, znana jest z tego typu serwisów, a teraz świetny też atak Żelonis. Jeszcze nie wszystko jest stracone. Pięknie Żelonis zmieściła się między rękoma blokujących a antenką. 17-22, ale teraz potrzeba było czegoś ekstra. Serwować będzie Ewelina Mieszała. Zobaczymy, czy Ewelina coś tutaj zmieni, czy jeszcze zamiesza na tym boisku swoimi zagrywkami, chociażby na początek. Jest szansa na kontrę. I zablokowana na lewym skrzydle Emilia Zuk. Ta piłka wróciła po czole, zdaje się. Dotknęła Emilię Zuk. Tak więc mamy 23-17. 2 punktów, szanowni Państwo, brakuje Stężyczankom, aby wygrać w tym pierwszym premierowym spotkaniu. I to jest as serwisowy Anny Fiedorowicz. I teraz słychać na trybunach ostatni. Anna Fiedorowicz raz jeszcze na zagrywce. 19 zagrywka, 3 asy serwisowe Anny Fiedorowicz. Będzie piłka w górze, Szewczyk, zablokowana Maja Malinowska. Jest pierwsza piłka meczowa obroniona. I teraz Oliwia Żelonis. Jakże by chciała Oliwia takich zagrywek jak w drugim secie, kiedy dwukrotnie z rzędu zdobyła asa serwisowego. Prawe skrzydło, przytomna kiwka. I szanowni Państwo, pierwszy mecz na tym turnieju to już historia.
Julia Hewelt kiwnęła w niekryte pole i mamy 25-18 i tym samym 3-0. Za chwileczkę statuetkę MVP. Któż mógłby dostać tę statuetkę? Jeszcze szybki rzut oka na statystyki. Maja Malinowska atakowała, zdobyła 14 punktów, 42% skuteczności. Hewel 12 punktów, 38%. Anna Fiedorowicz 20 punktów, 59% skuteczności. No wydaje się, że 17 punktów na 29 ataków Anny Fiedorowicz. Może to być Anna Fiedorowicz, szanowni państwo. Zobaczymy. A jednak nie. Maria Niedźwiecka dostaje statuetkę dla najlepszej zawodniczki tego spotkania. Na pewno bardzo dobra zmiana w miejsce Antoniny Dumańskiej. No dźwignęła to jak najbardziej. Wpadła teraz w objęcia Maria Niedźwiecka. Tak, tym razem było już na pewno lepiej. Maria Niedźwiecka, szanowni państwo, 5 punktów dzisiaj zdobyła, 14 razy zagrywała, 1 as, 2 błędy, nawet z tego co widzę, miała 3 punktowe bloki, no i 1 atak, 100% skuteczności, bo tylko raz atakowała Maria. Tak więc ten mecz, szanowni państwo, to już historia. Do 18, do 24 i do 18 wygrała drużyna gospodyń. Zatem nie było niespodzianki, chociaż jeśli popatrzymy na partię numer 2 i prowadzenie 24-22, no to mogło być naprawdę ciekawie. Zapraszam oczywiście na kolejne spotkania o godzinie 12:30, ceremonia otwarcia, a później kolejne spotkania, a także na profile w mediach społecznościowych GKS Wieżyca Stężyca Trenuj z Michorem oraz Marcin Rakowski komentuje na Facebooku oraz Instagramie. Zapraszamy serdecznie, jeśli państwo interesują się tymi mistrzostwami. Można oglądać relacje wręcz z boiska. Nie wszystkie te, które mogą państwo też zobaczyć tutaj, a będą też troszeczkę inne relacje. Relacjonował Marcin Rakowski. I do zobaczenia, do usłyszenia już wkrótce. Kolejne spotkanie o godzinie 12:30. A teraz żegnamy się i do usłyszenia za około godzinę.